też jest odpalone, więc... Zaczynasz? Myślę, że wszyscy na 3-4. 3-4. Cześć! 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 Przeglądarkami! Cześć, Liza! Przeglądarkami! Albo nie, ja za pół godziny. Cześć! Ale Internet Explorer już nie ten. Wyłączyli. Młodzi nie rozumieją. Nie zrozumieją w ogóle. Witajcie na kanale Fabryki Słów. Witajcie w naszej Przychodzimy dzisiaj do Was z takim odcinkiem trochę wakacyjnym, ponieważ podsumujemy czerwiec, opowiemy Wam o lipcu. I o sierpniu Wam Iza opowie. Iza Wam opowie o sierpniu. Opowiemy Wam o sierpniu, którego nie będzie. I następnie spotkamy się dopiero na podsumowaniu września, ponieważ jedziemy na wakajki. Mamy różowego flaminga. Tak, ja mam lamę. Ja mam flaming. Ja mam lamę, białą. A ja nie umiem pływać. Od 5 lat się uczę. A tylko, że zawsze basen zamknięty, nie? Najgorzej, słuchajcie, jakie obiektywne trudności kobiety spotykają, kiedy chce zrobić coś dobrego, to po prostu. To jest nie do wyobrażenia. No dobra. To co, może o książkach? Tak, ale o książkach to ty zaczynasz. Ja zaczynam i ja kontynuuję. Tak. Potem będzie krótki przerywnik, potem znowu ja. Taki czerwiec. Czerwiec, pierwsza premiera. Na pewno już Wam się ta książka rzuciła w oczy, no bo trudno, żeby się nie rzuciła halonu, jak ona wygląda. Złota, skromna. Złota, skromna, tak, wspaniała. I ma tłoczenia, i puchnący lakier, no jest przepiękna. Być może wiecie, że budzi dosyć duże emocje, skrajne często. I wydaje się, że jest to jedna z tych książek, które albo się kocha, albo się odkłada na bok i nigdy więcej się nie chce do niej wracać. Ja kocham. Ja kocham. Ja też kocham. A ja jeszcze nie czytałam. Tak szybko. A ty to użyłaś, ale będziesz kochać. Zobaczymy. Luisa po prostu jeszcze nie wie, że kocha, ale kocha. Jak z kotami. Ewentualnie. Ja nie, ja kocham koty. Także tak, podsumowując, jest to książka kot. I myślę, że warto... W ubikacji. Tak. I myślę, że totalnie warto sięgnąć nawet i z biblioteki. To nie o to chodzi, żebyście koniecznie kupywali. No. Bo ja mam taką informację o tej książce, że wiem, bo znam jednego miłośnika czołgów, który kocha tę książkę. Miłośnik czołgów. Nie umiemy tego wytłumaczyć logicznie. Nie ma logicznego powiązania. Ale jeżeli to nie jest najlepsza polecajka, to ja już nie wiem, jak można polecić. Jak można zachęcić. Po prostu ta książka jest książkowym kotem. Więc weźcie ją sobie, przygarnijcie z biblioteki, zabierzcie do domu tymczasowego i ustalcie sami ze sobą, w której grupie jesteście. Idealna na wakacje. To prawda, jest bardzo, bardzo gorąco. I gorąca, dokładnie. No dobra. To no wiecie, możecie iść po herbatę teraz. Bo... Chociaż ja o tej książce Wam już poprzednim razem bardzo dużo opowiedziałam. Więc tylko pokrótce przypomnę, że jest to książka, dla której łatwo stracić głowę i że mimo tego, że jest to tom 8, jak widać na okładce, spokojnie można swoją przygodę z kresem zacząć od tego tomu, ponieważ jest to zbiór opowiadań bardzo, bardzo luźno powiązanych z całą resztą cyklu. I to jest bardzo dobra książka, żeby zobaczyć, czy kres Wam pasuje, czy nie. Oczywiście, jeśli Wam nie pasuje, to się nie przyznawać. Nic o tym nie mówcie, bo jakby... Po co? Po co? Nie tak było miło, po co to psuć? Także pasuje, jest wspaniały, jest najlepszy, chwyta za serce i za gardło i generalnie należy się zapoznać, jeśli się ktoś mieni miłośnikiem fantastyki. Tyle ode mnie o kresie, dziękuję. Ale jeszcze musimy wspomnieć, że w sierpniu na świecie książki, na www.światksiążki.pl będzie fajna promocja związana z kresem. Więc będziecie musieli, tak, będzie mega promocja i na pewno wtedy zaczniecie czytać kresa. Jakbym nie dostawała za darmo z wydawnictwa, totalnie bym kupiła. Tak, ale to w sierpniu śledźcie stronę Świata Książki. I my pewnie też na naszym Facebooku coś tam wspomnimy o tym. Dużo, bardzo. 28 razy. Albo 44. Idąc dalej tym tropem, nie chciałam tego powiedzieć. Kontynuując dalej w przód. Nie chciałam tego powiedzieć. 3 czerwca mieliśmy premierę nowego wydania Patrycji Briggs. To jest książka, która wyszła już w 2013 roku, ale troszeczkę zmieniliśmy na lepsze.
I będziemy w październiku. Zasłoniliśmy cycki. Tak, zasłoniliśmy cycki, co jest dosyć istotne. I będziemy kontynuować w październiku. Koniecznie. W październiku drugi tom. Jeżeli chcecie, to też jest taka wakacyjna bardzo przygoda, więc możecie spokojnie, to jest w ogóle taki bardzo comfort reading, więc bierzcie sobie na wakacje, czytajcie, na pewno będziecie się dobrze bawić. Jest oczywiście, jak to urban fantasy, wątek romantyczny, wątek kryminalny, wilkołaki zmiennokształtni, więc jeżeli lubicie takie klimaty, to ja bardzo polecam, ponieważ kocham Patricię Briggs i Lone Andrews, więc wielką, wielką fanką urban fantasy. I następny, proszę i bardzo. I nasza książka geologiczno-archeologiczna, prawie powiedziałam ginekologiczno. Nie, nie ma to nic wspólnego. Geologiczno-archeologiczna, powieść drogi, drużyna, trochę magii, ale bardzo gustownie podanej. Mnóstwo ciekawostek, o których tylko Andrzej Filipiuk umie opowiadać w ten sposób. Więc jeśli nie wiecie, co to jest ocet sabadylowy i do czego się go używa, oraz jak naprawić lampę żarową, to totalnie sięgnijcie po tę książkę. Będziecie się świetnie bawić, przeczytacie fajną historię i bardzo dużo dowiecie się o świecie. I podaję tutaj przepisy na radzenie sobie z uporczywym robactwem. Wiecie, komary, muchy, inne takie paskudztwa, które latają i zakłócają człowiekowi wypoczynek. I co więcej, ja już wypróbowałam ten sposób. Wyciągnęłam z tej książki przepis na olej, działa. O, super. Działa. To także po prostu totalnie... Na komary biorę. Totalnie zachęcam. Weź mi tam fiszką zaznacz. Dobrze, znajdę. To było gdzieś na samym początku, jak dopiero idą do miasta. To także tam robactwo, węże. O, widzisz, idealnie. To ja tego nie pamiętam. Uwaga, nie będę czytać, bo już znalazłam. Właśnie nie przeczytam, nie, ale... No, trzeba zerwać roślinę, pomacerować ją w oleju i potem tym olejem sobie smarować siebie, ubranie, namiot i co tam jeszcze będziecie chcieli smarować, różowego flaminga. I wtedy robactwo i węże, jak czytam, będą się trzymać z daleka. Jeśli chcecie spędzić miłą wakację bez komarów, to absolutnie musicie przeczytać Przetajne. Także zachęcam, polecam. Wspaniała historia. Są jeszcze egzemplarze z autografem? Troszkę. A, troszkę. To się pospieszcie, bo w Steelhogu. Jeżeli nie na stronie Steelhoga, to na Allegro Steelhoga. Ale to już wczoraj. Ale to już była druga tura. Tak, to wczoraj były na wyczerpaniu. Więc... No, to już nie wiadomo, czy są. Ale dni Jakuba się zbliżają, więc na pewno z własnym egzemplarzem będziecie mogli tam zawitać i podpisać książkę. A właśnie, bo już za niecałe dwa tygodnie zapraszamy Was bardzo gorąco na Dni Jakuba Wędrowicza do Wojsławic. Spotkacie oczywiście Andrzeja Pilipiuka, Michała Gołkowskiego, Andrzeja Łaskiego, Jacka Komudę, Pawła Zarębę, który przepiękne ilustracje do Przetainy rysował. I jeszcze kilka niespodzianek na pewno i niespodziewanych gości, także wpadajcie na Dni Jakuba, a szczegóły na pewno znajdziecie pod naszym filmem. Na naszym Facebooku i na Instagramie również. To było takie ładne zaproszenie. Sami chyba też pojedzie. A, albo nie. Zobaczymy. Plota. Będziemy na wakacjach wtedy, więc nie pojedziemy. No, okłamam. Ale jeśli pojedziemy, to będzie sobie można robić z nami zdjęcie. Ale kiedyś pojechałyśmy i było fajnie. Ale wtedy jeszcze nikt nie chciał z nami zdjęć robić. A teraz chcecie, to jest niesamowite. Do tej pory się nie możemy otrząsnąć po kupanie. A jeżeli chcecie spędzić wakacje w kosmosie, to tylko z Jackiem, inaczej, z Jackiem. Z Jackiem. Myślałam, że z Komudą. Ale przekwalifikowuje się. Z Komudą, dlaczego się śmiejecie? Z Komudą to na Dniach Jakuba Wędrowicza. No, tak. Ale w kosmosie? Ale wiesz, zależy, co tam będą polewać. Może się okazać, że tam będzie spejsowanie. A, spejsowanie to na pewno. Zazwyczaj tak się to kończy. Tak, 90% takich bimberek, który zatyka, ale nie daje kaca. Trzeba pić na wdechu. Trzeba pić na wdechu. Ta część, tak sami oceniacie, jest najlepszą częścią z całej trylogii Narodzin Floty. Oczywiście też piszecie, że no, cała Zaginiona Flota jest lepsza od Narodzin Floty. Mam nadzieję, że też sięgniecie po Zaginioną Flotę.
Co jeszcze mogę powiedzieć o tej książce? No jest wspaniała, jeżeli lubicie SF militarne z przygodą, no to na pewno właśnie ta cała seria Narodziny floty Jacka Campbella. Tak spalszczam tak, imię. Tak, to też mój comfort tak reading. Swojsko. Tak. Jack Campbell. Tak. Comfort reading. Co to comfort taki, reading? Że zawsze wiem, że jak mam na przykład kaca książkowego albo że mam kiepski nastrój, to biorę właśnie Jacka Campbella albo jakiś tam inny SF i wiem, że zawsze to będzie trafiona książka. Tak, Magda też to ma, że SF, jak czuje się źle, Magda kocha, to bierze SF i czyta. A szczególnie Campbella, który rozpisuje wspaniale bitwy z tymi wszystkimi przesunięciami czasowymi. Fantastycznie. Magda po prostu uwielbia i ona też sobie rysuje później na gwiazdozbiorach te wszystkie bitwy. Lipiec i sierpień to Magda SF, tylko i wyłącznie. Tak. Jeszcze raz przyszła zaginioną flotę. Każde wakacje to chyba czwarty raz te wakacje. Nie, no co wakacje teraz. No i głębie oczywiście. Głębie tak. O Boże, kocham głębie. Kocham głębie. Ej, ale naprawdę. Dobra. Nie, ja bardzo chciałam, naprawdę bardzo chciałam przeczytać, bo przecież tam jest pilotka, która jest mną. Bardzo chciałam się zapoznać z jej postacią, ale to jest piu-piu i ja się brzydzę. No. No nie, nie dałam rady. Piłka. Przepraszam Marcinie, naprawdę się starałam, ale nie dałam rady. Dobra, idziemy dalej. Kiedyś spadnie na ciebie statek kosmiczny, co za karę. No dobra, wracając do czerwca, to już jesteśmy prawie na samym końcu czerwca, 29 czerwca miała premierę ta oto przepiękna, przewspaniała książka. Sami nie możemy się nadziwić, jak pięknie ją wydaliśmy. I tak, każdy ma jedną na biurku i w chwilach zwątpienia i w jakiejś frustracji bierzemy do ręki i oglądamy i wtedy każdy z nas czuje, że to co robimy ma sens, po prostu aleluja i do przodu. Hej, jakie my ładne książki wydajemy, ale ta książka oprócz tego, że ona jest ładna, jest też wspaniała, w środku dokładnie, więc na pewno będziecie mieli... Jest great! Będziecie mieli na pewno ogromną przyjemność czytania, a mi się ostatnio bardzo podobało zdanie Tomka Pietroszyna, który powiedział, napisał, że żeby iść do przodu, trzeba podążać własną drogą. I to jest takie mądre i bardzo mi się podobało. Paulo pozdrawiamy Tomka, ale bardzo mi się to podobało, chciałam powiedzieć coś mądrego. Więc tak. Czytajcie, bo naprawdę warto. To jest wspaniała historia, nie będziecie zawiedzeni, na pewno. Opowieść nie jest bardzo spieszna, ale wspaniale się czyta. Jest pięknie napisana we wspaniałym przekładzie Marcina Mortki, także tutaj jeszcze jest, no i w doskonałej redakcji. Pani Joanny. Tak? Pozdrawiamy. Panią Joannę. Wszystko jest great. Wszystko tak. Jest great. Plus wyobraźcie sobie, jak wylegacie na tą plażę we Władysławowie z tą książką w ręku. Co tam się będzie działo? Przecież tam dzieci po prostu odłożą te dmuchane koła ratunkowe i przybiegną patrzeć, co wy macie w ręku. Ja tak myślę, że tam nic nie będzie się działo, bo ludzie we Władysławowie na plaży nie czytają książek. Wy to zmienicie! Po prostu weźcie tę książkę, idźcie i pokazujcie ludziom, co się robi w wolnym czasie. To się wyda. Ej, dobra, ja opowiedziałam o tej książce już wszystko w zapowiedziach czerwca, więc nie będę się powtarzać. Przypominamy, że Luiza ocenia tę książkę na 9 zapowietrzeń. Zapowietrzeń. Tak. 9 zapowietrzeń w skali Luizy. Halo, tak, to jest poważna sprawa. Trzeba dać jedno zapowietrzenie, taki wentyl na niedociągnięcia Michała Gołkowskiego, który może się pojawił w trzecim albo czwartym tomie. Nie wiem, w tym się nie pojawiają. Poza tym niech nie osiada na laurach. No jak go będziemy za bardzo chwalić, to uznać, tak, że już jest tak wspaniale, tak, że już nic więcej nie musi. A każdy coś tam musi. Tak. Tak. Więc kupujcie i czytajcie Arenę Dłużników, a wcześniej przeczytajcie całą trylogię Komornika, bo mimo wszystko, tak, bo mimo wszystko jak zaczniecie od Areny Dłużników, to wiele rzeczy was fajnych ominie. Zrozumiecie książkę, będzie się świetnie bawić, ale są takie perełki, które sobie uświadomicie, o których sobie uświadomicie, jeżeli przeczytacie pierwszą trylogię. Dobra, teraz powinna być taka chwila ciszy. Cię tak postawię, żeby jeszcze wszyscy zapamiętali. Komornik w każdym domu. Tak. To teraz
lipiec, ponieważ nie będziemy Wam opowiadać nie będziemy miały, tak jak powiedziałam na początku i się zakalapućkałam, ale nie będziemy robiły podsumowania lipca, ponieważ nie będzie nas. A że książki lipcowe już mamy, to ustawimy je o tak i proszę, mamy proszę wakacyjnego kresa. Wakacyjny kres, zobaczcie. To który wyjdzie w piątek. Zabieracie to na urlop i przy odrobinie dobrej woli na cały urlop starcza Wam jedna książka. Znaczy, totalnie w to nie wierzę, ponieważ to jest historia, którą zaczynacie, ona Was wsysa i po dwóch dniach orientujecie się, że nie jedliście, nie piliście, nie spaliście. Chyba strasznie chce Wam się siku, ale książkę skończyliście. Ale jak także jesteście na plaży, to możecie w piasek. Ja wiem. To prawda. Także idealna książka na plaży, po prostu przygotowanie na każdą ewentualność. Połucznicę. To jest moja ulubiona okładka, no, tak? Zdecydowanie. Wspaniała kresa. Piękna jest. A w środku też jest przewspaniała historia, chociaż ostrzegam, że jest smutna. Niestety, jeśli się ją odpowiednio zrozumie. Wasze łzy też mogą w piasek wsiąknąć. To prawda. Wakacyjnie. Razem z moczem. Ale to potem fala przyjdzie. Jeszcze możesz wspomnieć o autografach. Ach, że oczywiście właśnie wjechały na Styl Hoga książki z autografem, które Felix Kress pieczołowicie, pracowicie przez całą noc podpisywał. Flamaster mu się wymazał, więc odłożył to do następnego dnia, żeby pójść kupić nowy. To była bardzo dramatyczna historia, do końca trzymaliśmy kciuki, do końca wierzyliśmy, że to się uda. I się udało. I się udało. I przyjechała pani kurierka i odebrała książki i one są już w Styl Hogu. Także no nic, tylko braść, bo nie wiadomo, kiedy będzie następna taka okazja. Znaczy, no wiadomo, w listopadzie. No tak, teraz będzie taka dłuższa przerwa. Tak. Kresem. Także przez chwilę odetchniecie od Kressa, nie będę Wam o nim opowiadać, ale jak wrócę w listopadzie, to trzymajcie kapelusze, szykujcie kapcie, bo będzie grubo. No i w listopadzie będzie ta część, która jest już rzeczywiście napisana w tej chwili, domyka pewne wątki. Nówka sztuka nieśmigana, nawet ja nie przeczytałam jeszcze całości, także... Polecam, będzie ekscytujące. Ale akurat fajnie, bo do listopada wszyscy będą mieli czas, żeby nadrobić te 9 tomów, bo to jest bardzo dużo czasu. Ale to jest gruby tom, także czap, wykorzystajcie urlop mądrze. I tego samego dnia, czyli 8 lipca, ostatni na tę chwilę Reskin, ponieważ, ostatni na tę chwilę Reskin, czyli czwarty tom Kronik Mroku. Jak widzicie, pojawiają się motywy z Lovecrafta. Tak, nadal jest humor Reskinowy i nie ma go już tak bardzo, bardzo dużo, jak pamiętacie z pierwszego tomu. Robi się już naprawdę bardzo poważnie, ponieważ Reskin jest bardzo odpowiedzialnym młodzieńcem. Czyli wspaniały mężczyzna. Zawiało nudą. Nie, jest wspaniały. Nie, w ogóle ta seria jest fajna, bo ona z tomu na tom robi się coraz lepsza. Literacko coraz lepsza i w ogóle opowieść jest coraz lepsza. Tylko jest ciut mniej, nieco mniej tego humoru, za który wszyscy pokochali pierwszy tom. I tyle. Kolejne tomy oczywiście będziemy też wydawać, ale w oryginale dopiero co wyszedł piąty i jeszcze prequel. Więc u nas pewnie w przyszłym roku. To by było na tyle. Chyba. Nie, jeszcze mamy sierpień. Iza, chodź. Obiecaliśmy, że Iza opowie sierpień. Opowiedz o sierpniu. Powiedz, co będzie w sierpniu. Dzień dobry. To jest Iza. Iza powie Wam, co będzie w sierpniu. W sierpniu nie będzie nic. Dokładnie tak. Jak ty wspaniale to zrobiłaś. Prawda? Najlepiej. Także czy samej w sierpniu nie będzie nic, ale wrócimy do Was we wrześniu i też będzie fajnie. Thank you.
to by było na tyle. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do września. Wspaniałych wakacji. Wspaniałych. Mm.